licencjat kończyłam na WSG, też byłam bardzo zadowolona ze studiów, wykładowcy byli bardzo przychylni sportowcom. No i tak zostałam. Potem przeniosłam się na inną uczelnię, żeby gdzie indziej robić magistra, bo na WSG jeszcze tego nie było. Skończyłam, nie obroniłam pracy i po 10 latach postanowiłam wrócić do swojej macierzystej uczelni i skończyć tego magistra. Sportowcy są bardzo zapracowani, bardzo zabiegani. No, wiele dni w roku nie widzimy się nawet z rodzinami, więc to dopiero myśleć o studiach. I dlatego tak trochę zwlekałam z dokończeniem tych studiów, ale okazało się, że jest taki program, który pomaga sportowcom w karierze dwutorowej, że nie tylko będziemy mogli robić karierę sportową, ale też na uczelni. I dzięki temu mogę bardzo dużo zrobić online. Teraz jest to fajnie rozwinięte. Mam bardzo dobry kontakt właśnie z wykładowcami. Ten program pozwala na to, żebym nie była cały czas na uczelni, tylko mogła się właśnie dogadywać tak, jak ja sobie życzę, kiedy jestem po prostu między zgrupowaniami i zawodami. Oprócz tego, że biegam, że trenuję, to ja też mam dużo zajęć takich okołosportowych. Ja też się teraz już zajmuję trochę takimi swoimi bardziej sprawami związanymi zawodowo z tym sportem, oprócz po sporcie, co chcę robić, więc cały czas mnie nie ma, w międzyczasie też chcę właśnie z rodziną się spotkać i nagle uczelnia, więc często jest to albo weekendy, albo w ten czas wolny, kiedy mam roztrenowanie, teraz właśnie jest troszeczkę tego czasu więcej i wtedy też właśnie na szczęście wykładowcy są przychylni, żeby nawet weekendy ze mną popracować. U sportowców chyba nigdy nie ma tego końca. Ja myślałam, że tak będzie, że jak już zdobędę medal Igrzysk Olimpijskich, o którym w sumie nawet nie marzyłam, bo nawet nie myślałam o tym. No jak już mam wszystko, to co dalej? Ale za każdym razem jest coś nowego. Czy na treningu, że bo mam życiówkę na przykład w podnoszeniu jakiegoś ciężaru konkretnego, to chcę mieć więcej, o 5 kilo, o 2 kilo. Tak samo w bieganiu, że skoro już mam ten medal, okej, mam medal, ale na przykład chcę pobiec 50 sekund. Bo na razie biegam 51, no to zawsze jest coś, do czego się dąży. Oprócz tego, że rywalizujemy na bieżni, to też chcemy rywalizować w sumie w każdym chyba aspekcie życia. Wiadomo, że to jest zdrowa rywalizacja, bo jak słyszymy, bo muszę się coś tam pouczyć na studia, mówię, o kurczę, może też bym to ruszyła, ale mi się nie chce. Ale dobra, skoro ty robisz, to ja też. Niektóre jeszcze nie podjęły studiów, ale jak patrzą właśnie na nas, że się da, to też to robią. I tym bardziej właśnie w takim momencie, kiedy mamy tą karierę dwutorową i ministerstwo pomaga, żeby właśnie zrobić taki program, który pomaga sportowcom. Więc każda tak coraz bardziej, coraz chętniej chce skończyć studia. Niekoniecznie jak najszybciej, ale żebyśmy miały tą możliwość i była też kariera po sporcie. Na pewno w sporcie zostaję, bo się dobrze w tym czuję, na tym się znam. Być może też, jeżeli ukończę, będę miała tytuł magistra, to być może zostanę nawet na uczelni i gdzieś tam uda mi się współpracować właśnie z WSG, bo wiem, jak też fajnie tutaj się rozwija też ten kierunek sportowy, jak cały kampus żyje, więc może gdzieś tam przy tym akademickim sporcie. I jeszcze mam właśnie parę swoich takich planów, które teraz są w powijakach, ale jakby ruszyłam ten temat i... No i niedługo się pewnie dowiecie, jeżeli oczywiście to mi ruszy i wypali.